Wiesz co, moim zdaniem podjąłeś jak najbardziej słuszną Ja decyzję. też tak Z uważam, no tego ale kapitan względu, tak nie uważa. panu kapitan nie będzie uważał, ale w skali makro jestem pewien, że nawet jeżeli ktoś o tym wiedział z oficjeli, to pewnie dlatego, że sam z tego korzystał na boku. A teraz, wiesz, no zaszłość za skórę ogromnej liczbie ludzi, ale tak na dobrą sprawę korzysta z tego Mindenheim i no wiesz, no i jeżeli grafowi zależy na tym, żeby wszelkie restrykcje były przestrzegane, a przecież z tego przychodzi mu korzyść w podatkach, że szmuglu nie ma, no to masz, że tak powiem, wdzięczność grafa, chociaż się o tym pewnie nigdy nie dowiesz. Ale Może kapitan odpuści. zrobiłeś coś takiego, przez co, no jakby nie spojrzeć, jesteś o krok bliżej sławy. To na pewno. No tak. Jakkolwiek by to głupio nie brzmiało, to aresztowanie browaru, bo jakiś idiota, a tak swoją drogą muszę zjebać tego Dietricha, żeby Dietera, że kurwa tak się nie mówi, że został aresztowany właściciel browaru. Nie przekazuje się takiej informacji. O. Tak. Panie szefie, browar, nie? No. No to Magnus wziął i nie ma. Kurwa, jaka ten. Frekwencja. No właśnie. Tak, on ma inteligencję 15. Kurwa, jak squeak. No. Dobrze, że się w ogóle nauczył mówić. No, żeś takiego mówcę sobie by. Nie, bo pisało, że jest wygadany, dlatego go wziąłem. A wygadany to nie znaczy inteligentny. Większość blondynek ma cechę wygadanych. Prawda. Wiesz co, bo typ jest wygadany bardzo, a język ma gładki nieprzeciętnie. I riposte. A bystry jest raczej średnio, a jak jest nadzdryngolony, to już w ogóle średnio mu to wychodzi myślenie. A że on Ale jest za... nadzdryngolony przez większość czasu. Magnus aresztował browar. To jest epickie. Doprawdy epickie, grande. Grande azurdo. Z tego biednego litera, on się naprawdę sprawą przejął. On przez jakiś czas myślał, idąc do kapitana, że w ogóle piwa nie będzie w mieście. Ja pierdolę, kogo ja wybrałem? Ale po tym, jak sobie w drodze łyknął co nieco, to przyszła mu koncepcja na to, że przecież musi być więcej browarów w mieście, a być może to tylko na jakiś czas przyjdzie mu z piwa zrezygnować. No zawsze może pić wódkę, nie? Jakie myślenie, lol. Praktyczne bardzo, no co chcesz? No. No więc sobie... mija wam czas, robi się noc. Mhm. Jak się czy możemy przegadać? W tym czasie. Możecie gadać ile chcecie. No, a jak tam z... umiem malować czy nie? Aha. Izaak musi rzucić na zręczność. Na połowę. Aha. Ale ma czytanie i pisanie, to powinien rzucać, chociaż dostać te plus 10 czy plus 5, bo to jest... Plus 5, no bo ma warsztat posługiwania się, tak, wyrobioną rękę też, powiedzmy. No. Ja chciałem powiedzieć, że ja też potrafię czytać i pisać. Co więcej, ja osobiście potrafię czytać i pisać, może nie najlepiej, ale w dwóch językach. Ale za cholerę... Ale weź pod uwagę to, że krybowie kaligrafię wyćwiczono rękę. Rysowali. No oni rysowali tak właściwie, a nie pisali, nie? To jest kaligrafia. Ale jeszcze te wzorki przecież trzaskali w oku tych wszystkich książek. No oni to iluminowali, czy jak to tam się nazywało. Nie. Nie, stary, to prawda, od iluminacji byli tak zwani iluminatorzy.
A ja myślałem, że iluminatorzy to jakieś bractwo tych. Iluminaci to bractwo. No ale byłem bardzo blisko. Ale niemniej jednak, stary, jest różnica między pismem twoim, długopisem teraz w zeszycie, albo na klawiaturze, a kaligrafią, którą musi robić skryba. No dobra, mniejsza o to. Przypuszczam, że jednak nie szczególnie by mi to wyszło. Powiedzmy, możesz dostać plus 5 z tytułu posiadania kaligrafii. I plus 5 za to, że gracze się tak ładnie kłócą. Nie, plus 5 wystarczy. Plus 5. No. Ale nie, to jest fair, moim zdaniem, właśnie plus 5. No mi też się tak wydaje. To jak Isaacu? Mógłbym spróbować, ale nie ręczę za efekt. Jedziesz. Nie zaszkodź, nie zaszkodź. Nic gorszego się dzisiaj już stać chyba nie może. Chyba, że kapitan wróci. To już dodaję tak sam do siebie. Dzisiaj, jutro, bo nie wiem ile to tak czasu na to się poświęca. A wiecie co, ja mam bardzo głupi pomysł. Ale tak głupi, że to się w głowie nie mieści. Zajdźmy tym tajnym przejściem i sprawdźmy, czy ona nie idzie do miejsca, w którym ten wasz koleś mieszka. Jaki koleś? To ten, o którym mówiliście, że... To jest jakaś myśl. Uśpić i tak dalej. Nie widziano Isaacu, kiedy karczmarz wyszedł. Prawda? Aha, czyli może się kręcić na waleta nie w mieście, a pod miastem? No mógł przez te dziury przejść. Mógł mieć tajne przejście. No mógł, ale weź pod uwagę, że teraz w tym tajemnym przejściu, z tego co się orientuje, kręci się całkiem spora grupa ludzi, która nie jest szczególnie przyjaźnie nastawiona do innych kręcących się tam ludzi. No dokładnie, to my powiemy, że tylko zwiedzamy. Że za bilet już zapłaciliśmy. Tak, dokładnie. Nie rozumiem, co za problem, hello. Podejrzewam, że lepiej jednak dogadać się najpierw z przełożonymi. Dobra, czy ja mam rzucić Isaacowi, czy ty Rako rzucisz? Obojętnie. Olu? Uwaga. Wiecie, to też obojętne, ale najpierw niech mi tego trupa pokażą, bo z wyobraźni to go nie narysuję. Ale też nie powiedziałeś, ile czasu ci to zajmie, bo nie wiem, czy jest sens, żebyś dzisiaj, kiedy jesteś już troszeczkę napity. Choć to może ci w artystycznej duszy pomóc. Zrób z niego blondynkę. Czy inaczej będziemy musieli na to rzucić, to zobaczymy, czy... To jak? No dzisiaj? 10-20 minut. Zdecydowanie dłużej, wiesz? To ci tacy, co mają wprawę, są po szkołach artystycznych i tak dalej, smarują ale nie masz tak szybko. Pretu. Tak? Co? Tylko taki rysunek, skic, jak ten typ wygląda, a nie portret, nie wiadomo jak. Olek, ile ci zajmuje szkicowanie postaci w zeszytu? Z tego co pamiętałem, niecałe 5 minut, a jesteś wprawiony. Ale ja lubię mangolutki, a taki no realistyczny typas zajmuje jednak troszkę więcej, a szczególnie, że Isaac nie ma wprawy, więc nad każdą kreską będzie raczej kombinował, czy tak, czy jednak inaczej. To godzinę na short Ola może mieć rację. A potem zawsze możesz zabrać kartkę i dokończyć sobie z pamięci. Godzina, półtorej może pójść na takie coś. Ja się tam wypłakuję Reinhardowi, że o, kapitan znowu mnie zjebał. O, widzisz, było zostać w armii. Przynajmniej nie płacę podatków. Wolnym strzelcem trzeba mieć. I zarabiam dwa razy więcej niż ty. A ja mam żarcie, Wiki opierunek. No, ja zarabiam dwa razy więcej niż ty. No dobra. To jak, próbujemy dzisiaj? A, wiesz, opowiadam tą całą sytuację Reinhardowi i wiesz, wysłuchuję tego, co on o tym myśli. No, wiesz, ja myślę generalnie to, że świetnie się spisałeś. No, bo może bym dzisiaj spróbować, jakiś papier przy sobie tak czy siak mam. Bo polepszasz mi moją pracę, bo wszyscy ludzie domniemanie korzystający z tych rzeczy teraz będą popełniać błędy. Być może ich gęby się pokażą na słupach, więc dla mnie to korzyść. Czekaj. Reinhardzie, ty nam opowiedziałeś wszystko o tych swoich przygodach? Wszystko.
Ty czekaj, ty Magnus, a wyciągnij tą chustkę, co tyś znalazł. No wyciągnąłem, to wyciągam tą chustę. O właśnie. To może być jej? Czy Isaac mógłby, korzystając z mocy wyczuwania magii, spojrzeć w tą chustkę i czy by odczytał te same emocje, jakie tam zakrzywiały się na tamtym kufrze, pojemniku? Podziałałby to w ten sposób, żeby rozpoznać, czy to jest na pewno ten obiekt? Mógłby spróbować odczytać emocje, ale czy są te same, to ja bym potraktował jako dodatkowy rzut, powiedzmy na Inta. No na zasadzie tak zapamiętania. Powiedzmy, że dostajesz, oglądasz jakiś obraz, a następnego dnia dostajesz inny obraz. Tak, i teraz musisz porównać, czy to jest dokładnie ten sam obraz, czy on jest tylko podobny. No bo jeśli jest zupełnie różny, no to nie ma problemu, tak? Ale jeśli jest podobny, to czasami możesz zapamiętać, czy to jest dokładnie to, czy nie. Albo się pomylić. Albo się pomylić. Chyba, że wiecie co? Tak mówię do reszty. Jeżeli wziąłbym tą chustkę i spytał się syna karczmarza, pewnie potrafiłby ją zidentyfikować. Nie widzę problemu. To byłoby zdecydowanie łatwiejsze. No. Zawsze to jakieś... No dobra, chodźcie, pokażę wam Denata. No to idziemy do Denata. Kaszmarut zabrał u was do piwnicy garnizon. Ja tak wiesz, ja tak się przez chwilę myślałem, a ja tam szukam, że on powiedział, chodźcie, pokażę wam Magnusa. Że chodziło mu o mnie, jak mnie kapitan zajebę. No dobra, ja patrzę, czy tam nie ma jakiegoś tajnego przejścia w piwnicy. Na razie kapitanowi powiemy, że miejsce zajęte. Piwnicy. Znalazłem? Znalazłeś. O kurde. Twierdzisz, że jest tajne przejście. Jerpenie, patrz, tu też jest tajne przejście. Że co? No tu. Wskazuję na taką szafkę małą. Patrz, tu są drzwi. A nie, tam są garnki, dobra, nieważne. No dobra. Widzę, że jakiś popyt się na to zrobił. No stary. Dobra, to rzucamy na za Isaaca. Na to jak mu pójdzie szkicowanie. Uwaga. 3, 4. Źle jest, 31. Tak, 28. No więc to jest brzydki rysunek. Ale jest. Ewentualnie... A nie, Isaac, szkoda by było marnować PPK, no. Nie da się to rozpoznać, tak? Ale jest to raczej... I ten bierzemy, żeby synowi karczmarza też pokazać to, bo może to jest właśnie karczmarz. Mam lepszy pomysł. Obtoczmy mu ryja w węglu. Weźcie, dajcie jakąś chustkę białą. Ja pierdolę. Dobra. Stary, wiesz, że w ten sposób w Egipcie zdejmowano te twarze? Wiem. Do identyfikacji? Po prostu sam pomysł jest przerażający. No tak. Szczególnie będzie przerażający, kiedy kapitan zejdzie i spojrzy. No kurwa, jeszcze z tym się w górnika bawiliście? Kurwa. Kapitan mnie zajeżdża.